Siemka, witam was na kolejnym moim filmiku na moim kanale. Zbędnie już nie przedłużając, zapraszam was do sedna problemu, czyli ciało pozytywność, body positive, ciało pozytywność, fat acceptance, różne określenia, które znaczą plus minus podobny schemat. Jesteś gruby, nie masz dyscypliny, wyglądasz jak Jumbo Jet. Zaakceptuj to. To nie zależy od ciebie. Nie mamy wpływu na swoje ciało. Jeśli badania zdrowia, badanie krwi wychodzi dobrze, wszystkie badania są zajebiste, to absolutnie, mając Bebzon jak 150, absolutnie nie mamy się o co martwić. Oczywiście jest to wierutna bzdura, którą propagują, starczy powiedzieć, no, ludzie, którzy nie są zdyscyplinowani, tak? Co ciekawe, odkryto, że tacy ludzie, to grubi ludzie, tak? Ośrodek mózgu, który odpowiedzialny jest za dyscyplinę, mają rozwinięty dużo mniej niż ludzie, którzy regularnie ćwiczą. To już powinno wam dać trochę do myślenia. Ciało pozytywność. Jeśli na przykład masz piegi, albo rozstępy, bo miałaś dziecko, lub po cesarskim cięciu, okej, okay. Albo ucięło ci rękę w pracy, okej, okay. Rozumiem. No w takim wypadku, no trudno się z tym kłócić i w takim wypadku, no po prostu jak najbardziej trzeba to akceptować. Ktoś jest łysy, łysy z wyboru, ma jakiś dziwny kolor włosów, albinosem jest, czy ma piegi, no jak najbardziej jest to zrozumiałe, że należy to akceptować. Ale jednocześnie, jeśli ktoś cały czas pierdoli o ciało pozytywności, ale jednocześnie no zna całe menu Maca na pamięć, by stanąć w kolejce do Maca, stoi na krzesełku na siedzeniu, bo sam się zmęczy, no to jest kurwa po prostu hilarius i krzyżyk na drogę. I wiesz, że coś, nie gra, że jednak chyba lepiej, gdyby zajmowało jedno miejsce niż dwa miejsca na krześle. Jednak chcę to zmienić, by było lepiej. I natrafia na takie filmiki, na takie szkodliwe filmy o tym, że bycie grubym to nic złego. I że każdy to mówi inaczej, jest jakimś tam rodzajem, jakiś tam rodzaju fobem. No to nie jest to dobre i to nie napawa naprawdę optymizmem. Jeśli ty, droga widzko lub drogi widzu, jesteś w takiej sytuacji, że nie wiesz co zrobić ze swoim ciałem, albo chcesz zrobić, ale nie wiesz jak, zapraszam cię po prostu do obejrzenia moich innych filmików, w których to mówię, a tym wszystkim, którzy promują ciało pozytywność, życzę po prostu zdrowia. Mam nadzieję, mam nadzieję, że to jest tylko chwilowa, jakieś tam chwilowe zachwiania. Ogólnie świat, zwyczaje idą ku lepszemu. No nic, z tą pozytywną myślą was zostawię. No i widzimy się w następnym filmie. Ciao.